Buongiorno, jestem Patryk Żołnowski, jeden z wielu trenerów Hotele Plus. Dzisiaj się znajdujemy w kapitalnym hotelu ambasadorskim w centrum Rzeszowa. Będziemy prowadzić dzisiaj szkolenie z kuchni włoskiej oraz z nowoczesnej kuchni polskiej. Zapraszam na kuchnię. Dzień dobry, witam. Witam na kuchni hotelu ambasadorskiego. Pierwsze danie będzie związane z kuchnią polską. Wiele tradycjonalistów będzie mówiło, że to jest niezrobione prawidłowo. Tak, zgodzę się. To jest moja wizja schabowego. Powiedzmy, że to będzie schabowy alla Patrizio. Dlatego to nazywam jakby schabowy w kuchni polskiej nowoczesnej. Mamy dostęp do wielu produktów pozagranicznych, których możemy sobie wykorzystać, żeby uzyskać lepszy efekt. Tym razem do schabowego nie będę używał bułki tartej, aczkolwiek będę używał panierkę tango pochodzenia azjatyckiego. Wiadomo, że będzie panierowane w mące jajko. Do tego pikle wykonane domowo i możemy od razu pokazać tutaj pikle, jakie mamy gotowe. Piklowana czerwona cebula z zielem angielskim i liściem laurowym i ogórek długi szklarniowy z kurkumą, gorczycą, kolendrą, liść laurowy i ziele angielskie. Wiadomo, że w składzie się znajduje ocet oraz cukier. Co najbardziej jeszcze pasuje do schabowego? Oczywiście, że ziemniaki. Ziemniaki w jakiej postaci? Pire. Dobrze wykonane pire to jest wielka sztuka. Dobrze, możemy zacząć. Zaczynamy od smalcu, nie mogło zabraknąć. Oleju rzepakowego. Nagrzewamy sobie patelnię do co najmniej 160 stopni. Ile ziemniaczany, nic więcej, jak dobrze ugotowane, spraskowane ziemniaki. Będę dodawał do tego mleko. Może być dodana też śmietanka i masło. Pod sam koniec doprawimy to gałką muszkatołową. Wciągamy sobie ogień. I masło na konsystencję. Masło jest nie tylko potrzebne na konsystencję, ale aczkolwiek też na dobry wygląd. Dlaczego mówię dobry wygląd? Bo fajnie ziemniaki się prezentują w momencie, jak są szkliste, świecące. Poczekam, aż chwileczkę się nagrzeje patelnia. Dobrze, przejdźmy do smażenia naszego schabowego. Dobrze rozgrzany olej razem ze smalcem. 2-3 minuty. Tymczasem zajmujmy się wygładzeniem naszych ziemniaków. Pamiętajcie, ziemniaki nie mogą być blenderowane. Dlaczego? Bo się zrobi guma. Także muszą być dobrze spraskowane, ale aczkolwiek jak zobaczycie, jeszcze są takie brudki, dlatego ja je próbuję jak najbardziej rozdrobnić. Ważna jest też konsystencja naszych ziemniaków i kolor. Dobór ziemniaka do pire jest bardzo istotną rzeczą. To trzeba się napracować. Jak widzicie, panierka tanko bardzo szybko się rumieni. I schabowy nie potrzebuje akurat trafany, nie potrzebuje dużo czasu na obróbkę termiczną. Także to jest bardzo szybka obróbka termiczna i bardzo wdzięczne danie. Aczkolwiek z tą panierką ja nigdy nie miałem kłopoty, żeby najpierw sobie przygotować te schabowe, a potem je sobie zregenerować w piecu kondycjonoparowym.
nasze pira już zaczyna nabierać efekt pożądany. Okej, już te grudki zaczynają znikać. Teraz lepiej. No i pirę możemy przełożyć na skuteczne układanie na talerzu, żeby dać jakąś fajną formę. Sprawdzimy sobie jeszcze schabowego. Idealnie. Przerzucimy jeszcze chwilkę na drugą stronę. Ziemniaki tymczasem je sobie przełożę do worka cukierniczego. To jest taki niepotrzebny. Do udekorowania talerza ziemniakami. Wiadomo, to będzie też jeden z ważnych składników. Przygotowane. Są mega gorące. Zakładam w drugą stronę. I do tego będzie potrzebna jeszcze szmateczka. Pamiętajcie, żeby schabowy zawsze trafił na ręcznik papierowy, żeby go odsążyć od ostateczności tłuszczu, jak smalec i olej rzepakowy. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda i ta panierka, ona się nie kurczy, ani się nie odkleja. Słychać jak spierczy, ale potem Wam pokażę, jaka ona jest kupiąca, jak będę przekrawał. Piękny kolor. No i możemy wyłączyć gaz. Wracamy z niej na deskę. Schabowy już został przyprawiony wstępnie przed panierowaniem, właśnie w etapie klepania. I to jest najlepszy moment, żeby doprawić się schabowego. Dlaczego? No bo te przyprawy od razu automatycznie wchodzą. Są jakby wprowadzone do produktu. Dobrze. Możemy zacząć od platingu. Tutaj będzie bardzo prosty i szybki plating. Zacznijmy od ziemniaków. Ups. Bardzo gorący worek. Okay. Składnik główny i dodatki. Pamiętajcie, żeby nigdy nie dawać ani liścia laurowego, ani ziela angielskiego na talerz, bo jak się przegryzie, jest bardzo nieprzyjemne. Ale jako aromat i smak do dodatków to nasza kultura. Także jak najbardziej się tym chwalić. Jak zauważyliście, dobrze dobrany talerz do potrawy to jest przede wszystkim podstawa. Składniki jak cebula ma przepiękny różowy kolor. Zdarza mi się często gęsto, żeby zauważyć jakiś siekany koperek i rzucony na ziemniaki. Uważam, że to wygląda bardzo mało schludnie, a tutaj mamy fajne igiełki, które możemy stosować jako mikrozioło. I proszę bardzo,
oto moja propozycja nowoczesnej kuchni polskiej schabowy alla Patrizio. Teraz Was zabiorę w prawdziwą podróż do Włoch. Zrobimy risotto. Risotto tak jak powinien być zrobione, odpowiednią techniką. Przejdźmy najpierw do przeanalizowania produktów. Przede wszystkim wybór ryżu. Ryż arborio. Nie wiecie, ale Włosi są największymi producentami ryżu. Oni produkują ryż rodzaju Carnaroli, Vialone Nano i Arborio. To są wysokoskrobiowe ryże, które się jak najbardziej nadawają do risotto. Risotto, będę to powtarzał do nieskończoności, musi być kremowe i prawie lejące. Następny składnik, zielony groszek, masło oczywiście nie mogło brakować, cebula, szalotka, ser kozi i kurkuma. Niewiele składników, ale przepiękna kombinacja. Dobrze, zacznijmy. Zaczynamy od rozpuszczania sobie masła w rondelku. Okay. Zdarza mi się też robić risotto w patelni, ale odpowiednie naczynie do wykonania risotto jest rondelek. Dlaczego? W patelni woda coraz szybciej odparowuje, także musimy trzymać na tym kontrolę. W rondelku jak najbardziej się sprawdzają receptury sodograma razem z bulionem. Od momentu jak myśmy już rozpuścili sobie masło, musi być dobrze rozpuszczone, dodajemy cebulę, szalotkę, musimy lekko podsmażyć, obniżamy sobie ogień. Nie możemy ją skarmelizować. Cebulka nie ma być wyczuwalna konsystencja, bo i tak się rozgotuje. Także nie może być też ciemno. Następny bardzo ważny etap. Nie tylko, żeby przyspieszyć proces obróbki termicznej. Smakowo też musimy sprażyć ten ryż. To jest proces 30 sekund do minuty czasu. Oczywiście mieszając, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że nasza szalotka się skarmelizuje. Chodzi tylko i wyłącznie, żeby rozgrzać ten ryż i będziemy deglasować. Co to znaczy deglasować? To jest połączenie tłuszcz razem z cieczą alkoholową. Do risotto jak najbardziej się sprawdzają wina wytrawne, białe i czerwone, szampany i oczywiście prosecco, będąc winem musującym. Po sprażeniu naszego ryżu podnosimy ogień. Wybraliśmy tym razem szczep Pinot Grigio. Odparowujemy alkohol. Oczywiście mieszamy. Już czuć, jak alkohol wyparowuje. Piękny zapach. Oczywiście do naszego risotto nie mogło brakować rosołu. Rosoł może być wykonany na zasadzie zero waste. Znaczy podstawowe warzywa jak marchewka, seler, we Włoszech jak najbardziej jeszcze seler naciowy, pietruszka i pietruszka nać. My zrobiliśmy rosół, wiadomo, że na porcjach rosołowych, ale zdarzyło nam się, że mieliśmy jeszcze jakieś takie skrawki od wieprzowiny i kaczki, także wykorzystaliśmy je jako walory smakowe do naszego rosołu. Fajnie,
alkohol już wyparował. Zostaje nam nic więcej. Właśnie jak dodać rosołu. Przeważnie. Musi być ryż pokryty jakby dwukrotnie. Zamieszać. Dodajemy kurkumę. Niewiele jej trzeba, żeby dać dużo smaku oraz koloru. Kolory w kuchni są bardzo, bardzo ważne. Będzie to taki, można powiedzieć, risotto alla milanese, troszkę udawane. Risotto alla milanese to jest nic więcej jak ze szafranem. Także jakbym miał zrobić risotto alla milanese, to w tym etapie bym dodał szafran. Do risotto na sam koniec musi być oczywiście jakiś ser. Tym razem użyjemy dwa sery. Ser kozi twarogowy, a na sam koniec na dekorację zużyjemy oczywiście jakiś ser dojrzewający typu grana padano albo parmigiano. Tym razem będzie grana padano. Do ryżu będziemy czekać teraz aktualnie co najmniej 15 minut. Tyle potrzebuje ryż arborio, żeby był zdalny do spożycia. 15 minut to mówimy, to jest taka obróbka termiczna do uzyskania efektu al dente. W Polsce ja polecam co najmniej tak 17-18 minut, bo niestety koncepcja al dente, co jest we Włoszech, w Polsce nie do końca się sprawdza. Także dopasowuje się oczywiście regionalnością, sezonowością, no i też pod wymogi naszych drogich gości w hotelu czy w restauracji. 15 minutes later. Minęło 15 minut, ryż już mamy ugotowany. Odpowiednia konsystencja, proszę sobie sprawdzić. Co prawda będziemy jeszcze doprawiać ryż. Doprawimy go, no oczywiście nie mogło brakować soli morskiej. Do tej propozycji jak najbardziej polecam pieprz biały. Jeden z głównych składników, ser kozi twarogowy. Wyłączamy na chwileczkę gaz. Będziemy dodawać jeszcze odrobinkę masła. Rozpuścimy nasz serek. Okej. Próbujemy mieszać jak najszybciej, żeby nasza ciecz, tłuszcze i ser zrobiło fajną, świecącą emulsję. Teraz jest przyszedł czas na zielony groszek. Dlaczego zielony groszek dajemy na sam koniec? Bo w trakcie gotowania 15-minutowym naszego risotto, to ten groszek by stracił kolor, by się zrobił brązowawy, aczkolwiek bardzo niemiły. Dobrze. Odpowiednia konsystencja risotto, to przetłumaczę tak, gdzie musi być lekko płynny. Dlaczego lekko płynny? Jakby nie był płynny, to by się nie nazywało risotto. W języku włoskim to znaczy mały ryż albo płynny ryż. W tym akurat mamy płynny ryż. Okay. Możemy przejść do platingu. Zapraszam tutaj. Żeby jak najlepiej wyeksponować kolory, wybrałem talerz czarny.
Talerz nie jest porcelanowy, aczkolwiek jest to kamionka, która bardzo trzyma temperaturę. Teraz zobaczcie to. Pokażę, jak się układa risotto na talerzu. Lekko się uderza od dolnej strony. Ryż odejdzie, naturalnie się rozłoży. Oczywiście dekoracja. Nie mogło brakować najbardziej uniwersalnego groszku czepnego. Dobrze. I troszkę świeżego tartego sera. Wow, ale aromat. Propozycja bezpośrednio z Włoch. Risotto z kurkumą, proszkiem kozim, zielonym groszkiem i serem grana padano. Ale zajebiście. Następne danie. 100% włoskie. Makaron alla boscaiolo. Oczywiście w mojej wersji. Skupmy się na składnikach. Zacznijmy. Oczywiście makaron, typowo włoski. Fettuccine. Chips z grana padano. To jest nic więcej jak w mikrofali na talerzu i razem z papierem cukierniczym na 45 sekund ustawione mikrofala na 800 W. Po upieczeniu, obróbce termicznej, wyciągamy papier na zimny blat i czekamy, aż się schłodzi. I fajny, puszysty chips. Pietruszka nać, czosnek praskowany, borowiki, boczek pokrojony w kosteczkę, który będzie mocno prażony, prawie na skwareczki, i oryginalny ser gorgonzola picante. Oczywiście na lekkie zakwaszenie wino białe, wino grigio wytrawne i na samo wykończenie smaku mamy oliwa z białej trufli. Dobrze, przejdźmy do gotowania. Przede wszystkim zacznijmy od ugotowania makaronu. Fettuccine przeważnie, też zależy od producenta, gotują się około 6-7 minut. Ustawiamy sobie czas start. Zaczynamy od prażenia boczka. Dobrze rozdzielamy sobie patelnię bez żadnego tłuszczu, bo sam boczek w sobie ma dużo tłuszczu. Ewentualnie będziemy podrasowywać smak, będziemy dodawać troszkę masła podsadzonego. Patelnia już rozgrzana. Boczek może być wędzony, aczkolwiek może być parzony. W najlepszym wypadku parzony. Dobrze sobie sprażymy. Pamiętajcie zawsze, żeby zamieszać makaron. Nie skleił. I opowiem Wam mały parażyk. Tymczasem jak się prawie boczek. Do makaronu nie dodajemy żadnego w trakcie gotowania do wody, żadnego oleju, żadnej oliwy. Może to zmienić smak na lepsze i na gorsze według uznania, ale większość osób dodaje olej, żeby makaron się nie skleił. Fizycznie, jak wyciągamy ten makaron z wody, to i tak ten olej zostaje w środku, i tak tego oleju będzie za mało, żeby ten makaron się skleił. Także w ogóle nie ma sensu. Także nie dodawajcie oleju do wody do gotowania do makaronu, bo tak lubię się powtarzać, ale to nie ma w ogóle sensu. Sprawdzamy dalej boczek. Musi być mocno zabrązowiony.
skurczy się i straci troszkę na wadze, ale aczkolwiek puści bardzo smacznego tłuszczu. Oczywiście zawsze polecam, żeby sosy makaronowe były przygotowane w trakcie serwisu już na zero, żeby w trakcie serwisu sobie uprościć i przyspieszyć ten nasz serwis, to zostaje nam nic więcej jak ugotować makaron, podgrzać sos, wymieszać i udekorować. Nosek się cudownie prażę. Możemy sobie podnieść troszkę ogień. To był boczek surowo wędzony. Aczkolwiek możemy powiedzieć, że wędzony na zimno. Będzie potrzebował troszkę więcej obróbki termicznej, żeby był chrupiący i aczkolwiek miękki w środku. Zrobimy to pocięcie. Masło, pamiętajmy, że jest dobrze rozgrzana patelnia, także musimy ją schłodzić borowicami od razu. Nie fajne. Dużo ognia. Idziemy. Podrzucamy, żeby dobrze była rozprowadzana temperatura na patelni. Odrobinkę czosnku. Tak mniej więcej, powiedzmy, że na porcję daje 4 gramy traktowanego. I teraz będziemy dodajemy troszkę wina białego. Wyparować alkohol. Odrobinkę gorgonzoli. Pamiętajmy, że boczek przeważnie jest słony, także dodajemy mało soli. Pieprzu ile starczy. I rozprowadzamy dobrze ser. Obniżamy ogień. Ale aromat. Jak widzicie, już prawie sama się zrobiła emulsja. Proszę bardzo, tłuszcza i ciecz. Też dzięki seru. Dobrze. Oczywiście musimy to spróbować. Pełne umami. Takie koza młody pił. Pięknie. Czekamy jeszcze
Dokładnie mamy 5 sekund do makaronu, także już możemy go wyciągać. Tak jak mówiłem przedtem, jakby brakowało nam troszkę cieczy, dodajemy rosołu i makaron. Dbajmy o to, żeby się wszystko połączyło. Oczywiście nie mogło brakować pietruszki nać. Nie żałujmy. Jeszcze to odrobinkę posołku. Wchodzimy do platingu. Dodajemy ostatecznie troszkę oliwy truflowej. Wiadomo, że obrzucamy jeszcze parę razy, żeby smaki się wymieszały. I w bardzo niestandardowym stylu ułożę ten makaron. Schludnie oczywiście. Oczywiście ważne składniki z patelni. Borowiki. Troszkę gorgonzoli jako dekoracja. Główny składnik. Parę liści na dekorację. Bardzo dobrze będzie pasował smak kwaskowaty oraz kolory, na których mi bardzo zależy. Szabik czerwonego, tak zwany też krwisty i element chrupiący. Chips z grana padano. Ostatecznie naturalnie stary ser. Makaron alla boscaiola, czyli się tylko i wyłącznie w Hotele Plus razem z Patrykiem Żołnierzem. Kaczka. Staropolska kuchnia polska? Tak, jak najbardziej się zgadzam. Nowoczesna kuchnia polska. Zaprezentuję przede wszystkim produkty. Mamy tak, jako podkład pod kaczkę pire z czerwonej paterki razem z chrzanem, cebulka dymka, kiszony seler i sos z dzikiej róży. Na wykończenie kaczki w trakcie smażenia będziemy dodawać oczywiście masło i troszkę tymianku na aromat. Dobrze, nasza kaczka była gotowana sous vide przez co najmniej 1,5 godziny. Teraz ostateczna obróbka termiczna, żeby sprażyć naszą skórę. Zaczynamy od zimnej patelni. Czasem sobie podgrzeję też pirę oraz sos. Mniejszy ogień. Teraz jak to wszystko się podgrzewa, powiem wam,
mały sekret, który żaden inny szef kuchni wam nie powie. Playbook. Są trzy reguły, których mocno i ściśle się trzyma. Reguła nieparzystości, kontrastu koloru i reguła chrupkości. Rozszerzę tematy. Kontrastu koloru. Nie zawsze są tworzone dania. Według, powiedzmy, walory smakowe dodatku. Większość razy są tworzone tak, aby dać kontrast koloru. Kontrast koloru wybieramy też, oczywiście, talerz. Jeden z najtrudniejszych talerzy do układania, kolor niebieski. Dlaczego? Bo nie występuje naturalnie w naturze. Także jest to talerz na nie na wszystkie potrawy. Kaczka się praży powoli. Wracajmy do mojej filozofii. Reguła nieparzystości. Zawsze staram się, aby pokroić kawałki mięsa, jak to są dania główne, jak to są nawet elementy dekoracyjne. Zawsze staram się, żeby było to nieparzyste. Dlaczego? Bo nieparzyste zawsze się wydaje bardziej atrakcyjnie wizualnie i artystycznie. Reguła chrupkości się rozszerza na dwa ramię. Może być to na przykład chips z jarmużu albo chips coś chrupiącego ze sera. Albo może być nawet to warzywo chrupiące. Tym razem my mamy coś chrupiącego, kiszony seler. Lekki, cienki i bardzo aromatyczny. W drugą stronę kaczki, dobrze sprażona skóra. Możemy teraz sobie podnieść troszkę ogień. Tutaj też chcemy osiągnąć efekt Maillarda. No i zobaczcie, jaki piękny kolor. Będziemy bastować. Masełko się nie pali, tylko się robi orzechowe. Kaczkę możemy ściągnąć. Dać jej odpocząć. I się skupmy na naszych dodatkach. Tymczasem jak kaczka sobie odpoczywa, zmieniamy pirę. Ale piękny aromat. Wbrew pozorom się wydaje bardzo mało, dlatego pire jest około 60 gram. Chcecie zobaczyć, jaka piękna kaczka. Mięciutka, sprężysta. Kroimy ją oczywiście na 3.
na patelni, gdzie smażyliśmy kaczkę. Cebulkę, dymkę. Tymczasem już możemy sobie podać sosem z dzikiej róży. Cebula, dymka potrzebuje naprawdę krótką dekorację, krótką obróbkę termiczną. Troszkę rozdrobniona, żeby było zawsze na 3. Element chrupiący. Nasz seler kiszony. Nie żałujmy jego. I nawet tutaj mi się zdarza liczyć. Także jesteśmy na 6. Razem. 7. Dekorujemy ziołami. Kaczka tylko i wyłącznie w Hotelu Plus. Serdecznie dziękuję za udział w webinarze. Mam nadzieję, że ta podróż między Włochami a Polską przyda Wam się nie tylko jako wiedza i aczkolwiek jako możecie to sobie aplikować u Was w restauracji. Zapraszam na szkolenia Hotele Plus nie tylko i wyłącznie ze mną, jak z naszymi trenerami i widzimy się wkrótce.